Cześć, z tej strony Alan. Dzisiaj zagramy w World of Tanks. Filmik będzie trwał około 10 lub więcej minut. Zagramy na trybie multiplayer. Czekamy chwilę. Tryb dla wielu graczy. Zagramy czołgiem T-46 i czołgiem T-50. Najpierw zagramy czołgiem T-46. Mapa, bitwa standardowa Komaryn. To jest mapa, którą ja uważam za 75% dobrą. Tak wygląda ten czołg. Na chwileczkę przybliżę. Pojedziemy tu na tą wyspę, tak jakby. Albo nie. Pojedziemy tam. Zobaczymy, gdzie wszyscy jadą. W ogóle chyba wszyscy śpią bardziej niż grają. Czekajcie tylko chwilę, ja tylko w pokoju okno zamknę. Już mogę grać. Radzili sobie. Nie no, kurczę. Mam pecha. Teraz zagramy czołgiem T-50. Tym razem bitwa standardowa na tundrze.
zaczynamy. No, dzisiaj nie mój dzień. Zagramy jeszcze raz T46. Zatoka Rybacka. Oceniam tą mapę na 80%, na 100. Można zobaczyć tutaj ustawienia czołgu, amunicja czołgu, poruszanie się, widoczność. Osłona i widoczność, konto premium, czołg elitarny. Możecie sobie tak postopować na filmiku i poczytać. Trochę kiepski skład. No logikę. Dziwna nazwa czołgu, Psycha Star.
U mnie czołgu tylko Nick. No, to były nie fair składy trochę. Taka walka to jest nie fair. Pewnie w najbliższych dniach zrobię odcinek, film z Minecrafta lub z GTA 5. Nie wiem, czy ja w ogóle mam jakichś fanów, czy chcą to oglądać. Nie mam pojęcia. Nikt tego nie powie. Wyspa na Pacyfiku, wojna. Bitwa standardowa. Wyspę na Pacyfiku lubię, daję 85% na 100, chociaż mogłoby być mniej. Dużo roboty jest z tym robieniem filmików, bo później to przegrać na kompa. No, przesyłać, 10 minut to pół godziny się przesyła w filmie. A ja już mam 12 minut. A fajnie, weszłem do statku. Fajnie, zrobili aktualizację właśnie i szło tak. No, można sobie właśnie tak wejść do tego statku. Chyba skradli. Dobra, mniej bawienia się, więcej grania. Trzeba to zakończyć. Ja chcę do 20 minut robić ten filmik. Później długo się przetwarza. Pozostanę bardziej w ataku niż w obronie. Szybko zniszczyć przeciwników. Na wyspie Pacyfiku łatwo się gra, więc może szybko załatwię. Chyba, że mnie jakieś dystansowe to zdejmie, ale pewnie wygra. Teraz ja się bawię w dystansowce. Dobra, jadę do przodu. I się wycofaj lepiej.
Pewnie, że to przegramy. Wiedziałam, że czołgi ciężkie przeżyją. Wycofaj się, wykryli cię. Nareszcie, za wcześnie. Znaczy za późno. Tak, już nie ma szans. Patrzę, co tu zrobi. Twoja własna broń go atakuje, czyli B1. Nix. O, a tak go zniszczyła, no cóż, zdarza się. Wyrobimy się do 20 minut. Chociaż ile 19 minut by się to przetwarzało? Ciekawe, co zrobi gracz Arrow 2. Czy go Arta zniszczy? Czy poradzi sobie? Widać, że nie. Nie, jest doświadczony gracz. Dobra, i tak porażka. Z góry opatrzone pozycje. Dobra, kończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie mój filmik. Subskrybujcie. I piszcie w komentarzach, jak coś chcecie wiedzieć.